paru tygodni, już nawet dłużej, pojawiają się telefony, pytania, prośba o udzielenie informacji przez dziennikarzy pracujących właśnie w tygodniku. Ja stałem na stanowisku, że należy oczekiwać oficjalnej propozycji jakiejkolwiek współpracy, prawda? Bo takowa propozycja miała być złożona dużo, dużo wcześniej, ale nie mogłem się jej doczekać, dlatego ja konsekwentnie powtarzałem, że dopóki nie otrzymam oficjalnej propozycji w tym zakresie, nie skonsultuję tego z Radą akurat, bo uważam, że taki obowiązek w tym wypadku jest konieczny, to nie będę po prostu udzielał informacji, wywiadów i jakikolwiek form współpracy nawiązywał z tygodnikiem Milickim. Wpłynęło w ubiegłym tygodniu pismo z propozycją oficjalną ze strony burmistrza gminy Milicz. No i chciałem Was zapytać o opinię w tej kwestii i gdzieś pozwolicie, to wyrażę także swoją opinię na ten temat. No, ja uważam, że jeśli chce się coś wspólnie robić, no to taka logiczna kolejność powinna wyglądać w ten sposób, że najpierw się spotykamy, rozmawiamy o tym, co chcielibyśmy razem robić, ustalamy jakieś tam, prawda, sposoby działania, podejmujemy decyzję o jakimś tam wspólnym działaniu bądź nie i działamy, prawda, jeśli taka decyzja jest pozytywna. No w tym wypadku trochę to było, wydaje mi się, nie po kolei, ponieważ ja się dowiedziałem najpierw z tygodnika Głosnicza o zamiarze powołania czegoś takiego. Jak słyszeliśmy, bo sama Rada Gminy w Miliczu była zaskoczona tym, że ma się ukazywać, a potem zaczął się ukazywać tygodnik Milicki. Z tego, co mi wiadomo, to akceptacji Rady w Miliczu nie było na ukazywanie się tego czasopisma. Ja powiem szczerze, z przeszłości też mam takie doświadczenia niezbyt pozytywne w kwestii ukazywania się, prawda, takiego czasopisma, które się nazywało Kurier Milicki. Ja uważam, że skoro wokół tegoż akurat tygodnika, no są jednak, bo są, chyba wiemy o tym doskonale, wątpliwości natury formalnej, jeśli wzbudza to tyle kontrowersji, także w samej Radzie w Miliczu, jeśli brak akceptacji tejże Rady Gminy w Miliczu, no to moim zdaniem z naszej strony byłoby nierozważne, gdybyśmy tutaj jakąś akceptację ze swojej strony pokazywali i mówili, że dobrze, fajnie współpracujemy. Ja stoję na stanowisku, że ze względu właśnie na te wątpliwości nie należałoby tutaj się takowej współpracy podejmować. Tym bardziej, że jak wiecie, mamy przykre doświadczenia niestety z dotychczasowej współpracy czy z realizacji wspólnych przedsięwzięć. No i niestety przykrością, ale muszę to niestety powiedzieć. Poza tym chciałem przypomnieć historię tego, co było, to znaczy ukazywał się, jak wiecie, jakiś czas, już nie pamiętam ile w tej chwili, ileś tam miesięcy czy dłużej, ten tygodnik Kurier Milicki, że przestał się ukazywać, no w dużej mierze za przyczyną osób, które dziś, że tak powiem, rozpoczęły czy wywołały, spowodowały ukazywanie się tygodnika Milickiego. Z tym, że w momencie, gdy ten Kurier Milicki miał się ukazywać, to najpierw odbyło kilka spotkań między samorządami na poziomie włodarzy. Miały miejsca konkretne uzgodnienia. Zostało zapisane porozumienie dotyczące takiej wspólnego działania, wspólnej realizacji. Dopiero wówczas, nawet myśmy mieli uchwałę podjętą, przypominam, i dopiero wówczas doszło do rozpoczęcia, prawda, druku i ukazywania się tegoż czasopisma na terenie naszego powiatu, chociaż jak pamiętacie, niestety nie miało to akceptacji i po pewnym okresie zostało to niestety, ale przerwane i no, przestał się tenże
kurii miejskiej ukazywać. Także biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę, o których wspomniałem, no to ja mówiąc wprost, nie chciałbym, że tak powiem, sankcjonować czegoś, co jest w moim odczuciu bardzo wątpliwe, kontrowersyjne i dlatego stoję na takim stanowisku, jakie właśnie przed chwilą przedstawiłem. Ale proszę Was o opinię w tej kwestii, bo skoro otrzymałem propozycję jakiejś współpracy, no to myślę, że na pismo z grzeczności należy odpowiedzieć. No, ale ja chciałbym jednak uzyskać z Waszej strony jakąś opinię, wypowiedź, co o tym sądzicie, a dopiero potem redagować. Jak obserwujemy, jako tacy niezależni obserwatorzy z boku, czytamy powiedzmy gazetę, czy jedną, czy drugą, no to widzimy, że jakaś tam konkurencja między tymi gazetami jest. Zobacz, ja mam opinię zostanie wyrobione na ten temat, tak jak przedstawiłem. Uważam, że wyrobione jest to w niewłaściwej kolejności tak naprawdę i mówi się o jakimś projekcie, którego tak naprawdę nikt nie zna na dzień dzisiejszy. Poza tym jeszcze raz mówię, dla mnie byłoby to wręcz bardzo niewskazane czy nielogiczne, gdybyśmy my akceptacji udzielali, prawda? Bo to chodzi o pewnego rodzaju akceptację, formalizację czegoś, co w moim przekonaniu budzi mnóstwo kontrowersji i jest wątpliwe od strony formalnej, co zresztą można było czytać i z czym się zapoznawać. Dodam też, że mam pewne wątpliwości niestety już na początku co do treści zawartych akurat w tym czasopiśmie. To już tak na marginesie zupełnie. Ale ja uważam, że jeśli się chce się nawiązać współpracę, to się to robi trochę inaczej i w innej kolejności, na innych zasadach. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ta dyskusja i w ogóle temat poruszony to praktycznie ośmiesza nas wszystkich. Jest to gazeta legalnie działająca. Nie wiem, kto to finansuje, jak to działa, ich sprawa. Powinniśmy jako ludzie sprawujący w jakimś sensie władzę w gminie korzystać z możliwości dotarcia do społeczeństwa w każdy możliwy sposób. Wójt mówi, że nie nawiązał współpracy. Czyli rozumiem z głosem Milicza, wójt nawiązał współpracę. To jak to się ma do tytułu tam niezależny tygodnik? Skoro pan współpracuje z jedną gazetą, dlaczego pan nie chce współpracować z drugą gazetą? Tu, moim zdaniem tu nie chodzi o żadną współpracę, chodzi o informacje, które chyba zgodnie z prawem prasowym i tak będzie musiał pan przekazywać, i tak będzie musiał pan przekazywać, bo mogą występować na piśmie. Nie jestem w tym fachowcem, ale sam ma prawo do informacji i będzie je otrzymywać. Natomiast my nie musimy tu niczego usankcjonować. Powstała, finansuje się albo ktoś ich sprawa. Chcemy udzielać wywiadu do tej gazety, udzielamy, nie chcemy, nie udzielamy. Dyskusja w Radzie jest po prostu totalnym porozumieniem. To nie jest moja decyzja, to nie jest pana decyzja. Znaczy, to nie jest nasza decyzja, to jest każdego decyzja indywidualna. Proszę powiedzieć, że pan nie chce z nimi współpracować i sprawy zakończone. Jedno źródło informacji w powiecie milickim. Powstaje drugie, nie chcemy pomagać, to nie rzucajmy kłód pod nogi. Nie musimy, nikt nie zmusza nas do pomocy. Ja uważam, żebyśmy skończyli tą dyskusję na temat gazet, bo to nie jest nasz problem. To jest problem gazety. Utrzyma się. Ktoś daje prywatne pieniądze, burmistrz płaci pieniądze, wojewoda płaci, co mnie to interesuje.